I could sit around and wait all day. Dzień dobry, witam was serdecznie, z tej strony Kacper, na tym kanale dawno mnie nie było, ale zapraszam was na tydzień ze mną, jak ogarniam studia, ogarniam życie, albo i nie ogarniam. Zatem kochani, jest godzina, która? 11.20, ja już miałem jedne zajęcie na uczelni online, zjadłem śniadanie, kawę wypiłem, ostatnio w ogóle jestem bardzo into kawa, w sensie posmakowała mi po 23 latach życia, więc super. I staram się jakby nie pić Pepsi, bo to było moje duże, bardzo duże uzależnienie, więc nie, idzie mi dobrze. I teraz lecę na dwa zajęcia na 15, do 15.15, a potem jakieś zakupy, coś i nauka, więc taki poniedziałek będzie. Hejka kochani, właśnie skończyłem zajęcia, nie nagrałem, bo jestem w pierwszej ławce, jestem uczniem bardzo pilnym i jadę do sklepu. I już jestem zły na siebie, bo nagram ten film drugi raz. Dobra, ale zacznijmy, nie, jakby to nie jest rzecz, którą ja się będę przyjmował. Zacznijmy od tego, jakie są plany na dzisiaj, kochani, więc tak, pierwsza rzecz, zakupy. Muszę kupić papier toaletowy, papier ręcznikowy i ocet, to są trzy najważniejsze rzeczy. Coś do zjedzenia, jakąś przekąskę, bo dzisiaj mam długi dzień, jeżeli chodzi o naukę i pracę. A co muszę zrobić w domu? Muszę ugotować obiad, jakiś szybki najlepiej. Muszę zmontować film ze współpracy, wstawić film, wstawić zdjęcie na Instagrama, pouczyć się na kartkówkę. A, i jeszcze zrobić prezentację, ponieważ w środę mam prezentację zaliczeniową, a mam bardzo małą część zrobioną, więc no, życie na studiach tak wygląda. A wracając do moich faz, to chciałem o jednej rzeczy powiedzieć. Ogólnie jestem dosyć dużym niejadkiem i zawsze mało rzeczy jadłem, no nie? I tak sobie pomyślałem, że fajnie by było mega kupować na każdych zakupach coś, czego bym w ogóle jakby nie kupił sam z siebie, no nie, nigdy. I po prostu próbować te rzeczy. To muszą, mogą być jakieś rzeczy, typu jakiś owoc, nie wiem, jakieś cukierki nawet czy coś, żeby po prostu posmakować, co to jest. A kolejna rzecz, na jaką mam fazę, to jest to, że ostatnio mam mega ważne bazylię, wiecie, zioła, mięty i tak dalej. I kupuję je w sklepach i one padają za każdym razem i niestety chyba nie da się ich utrzymać. A przeczytałem, że na przykład bazylię można sadzić w domu w okolicach marca, kwietnia. To jest marzec. Więc chyba pójdę do Obi i kupię sobie doniczkę i kupię nasiona bazylii i mięty i sobie zasieję. Hejka, wróciłem z zakupów. Czy to będzie wyglądać jakoś? Będzie. Zatem pokażę wam rzeczy, które kupiłem, jeżeli chodzi o mój ogrodniczy projekt i mój projekt związany z jedzeniem rzeczy innych, co jakieś zakupy. Buraczki, w tym przypadku są to Jamar buraczki, nie wiem czy będą dobre, ale sprawdzę w jakim się będzie w tym tygodniu, jeszcze nie wiem w którym, ale będą sprawdzane. Ogólnie to nie wiem jak to się stało, ale nakupiłem znowu miliony niepotrzebnych rzeczy. Ale dzisiaj sobie zamarzałem zrobić aglio olio, spaghetti, makaron. Nigdy nie robiłem w życiu. Dobra, ale czekajcie, bo to jest najlepsze. Postanowiłem zostać ogrodnikiem, więc kupiłem ziemię, taką ogromną, 5-litrową. Kupiłem też doniczki takie plastikowe, bo kosztowały 10 zł, tylko takie zwykłe, więc mogłyby jakoś nie grać. I nie mogłem znaleźć nasion mięty, ale mam pietruszkę naciową. Przyda się na pewno. I bazylię zieloną. No, ale czekam na wasze porady w związku z tymi nasionami. Jeszcze nie będę ich sadził, po prostu w następnym filmie się tym zajmiemy, więc najpierw, jak wy się znacie jakkolwiek na tym, to powiedzcie mi, bo jakby wiecie, chętnie usłyszę wasze porady, a chciałbym zrobić to dobrze. Elo, jest wtorek i jest, nie mam zegarka na sobie, około 13 i lecę na zajęcia do 17, a później robię prezentację i to jest cały dosłownie dzień, więc studia. Sweet baby.
Hey guys, jest 14:26, jest środa i zapomniałem, że w ogóle muszę nagrywać tego vloga, w sensie, że chcę nagrywać tego vloga, bo nie wiem, jakoś tak nie jestem przyzwyczajony do nagrywania jeszcze kamerą, jakby wiem, że muszę nagrywać odcinki, to muszę pamiętać i tak dalej, ale że nagrać to nie. Ale dzisiaj jest ważny dzień, ponieważ jest po pierwsze Dzień Kobiet, wszystkiego najlepszego dla wszystkich dziewczyn, a po drugie to mam prezentację jęczmieniową. Jest to prezentacja, w której musieliśmy zrobić prezentację na temat dwóch chińskich prowincji i ja właśnie, dla mnie padł jeden z pierwszych terminów, więc I'm stressed. Także z okazji tego, że jest Dzień Kobiet, jeszcze większość mojego kierunku to dziewczyny, bo chłopaków jest na ten moment chyba trzech zostało, było ich więcej, ale nie wszyscy wytrwali na ten trzeci rok, no nie? No to muszę lecieć ogólnie po jakieś kwiaty, cukierki, coś i trzymać za mnie kciuki mocno, chociaż jestem już po tym, bo pewnie ten vlog widzicie na samym tygodniu. To tak to wygląda, także good luck dla mnie. Posprzątałem mieszkanie, jest całkiem ogarnięte i czas się zbierać zaraz, bo mam na 15:30, lecę do Biedronki po kwiaty albo jakąś czekoladę jeszcze nie mam. Nie wiem, czy dawanie kwiatów nie jest cringe'owe. Mam nadzieję, że nie w sumie, ale mam nadzieję, że ludzie ode mnie z roku będą zadowoleni. Także tak to wygląda, a później, uwaga, idę z moją przyjaciółką Adą na koncert Mary z Polski Oliwieniawy, czyli dwóch artystek polskich, które ja bardzo lubię ogólnie. Nie wiem, w 2021 roku jakoś tak postanowiłem, że fajnie byłoby ogarnąć polskich artystów, którzy śpiewają fajne piosenki. I jak Oliwieniawa wydała nowy album, to było jak a Mary z Polski jest super. Czwartek, godzina 16 prawie, a ja po prostu siedzę i standardowo piszę sobie znaczki, ponieważ mam w wtorek kartkówkę z około 80 znaków, trzeci rok nauki chińskiego. I zrobimy sobie teraz taki mini po prostu kącik studencki, gdzie mniej więcej opowiem chociaż trochę, jak wyglądają moje studia, bo są one ciekawe, uważam, i myślę, że dużo z was chciało w ogóle już o tym wcześniej wiedzieć. Zatem ja studiuję sinologię, jestem język chiński, filologię języka chińskiego, jestem na trzecim roku, na semestrze szóstym, więc już kończę praktycznie. I moje studia wyglądają tak, że mam je praktycznie od poniedziałku do piątku, dzisiaj jest czwartek i mam tylko jedno zajęcie online, to jest literatura chińska. W poniedziałki mam takie rzeczy jak gramatyka, lektura chińskich znaków, pisanie. We wtorki mam gramatykę dalej, językoznawstwo. W środy mam wstęp do studiów sinologicznych, czyli po prostu taka sekcja geograficzna po seminarium, bo piszę pracę licencjacką i WF. W czwartek mam właśnie tylko literaturę, no i w piątek mam czytanie i konwersację, także tak to wygląda. Na ten moment powinienem być na poziomie HSK5, czyli jest to już tak naprawdę piąty poziom języka z 6 albo 9, zależy jak na to patrzymy, ale totalnie się na to nie czuję. I tak to wygląda, że mamy kartkówki na przykład co tydzień. Wcześniej mieliśmy z 30 znaków, teraz z 70, więc to dużo czasu mi bardzo poświęca. Po prostu wiecie, nauczenie pisać tego ręcznie, bo to jest najgorszy problem, tam zapamiętać znaczenie, wymowę i tak dalej, nie jest źle, ale ręcznie dramat. Jeżeli byście chcieli więcej o moich studiach, albo jakiś taki, nie wiem, zrobić sobie chiński kącik czy coś, to dawajcie znać. Chętnie o tym poopowiadam, ale dzisiaj jest bardzo ekscytujący dzień, ponieważ jest czwartek, 9 marca i dostaję dostęp do najnowszego dodatku do Simsów, czyli razem raźniej i będę dzisiaj ogrywał, jeszcze nie mogę wam chyba o tym mówić, tak mi się wydaje. Więc tak widzicie to pewnie w poniedziałek, dopiero jak pierwsze filmy w ogóle z razem raźniej wpadają. Ekscytująco, około 19 się pojawi, jest 16, ja lecę sobie robić krem pomidorowy, bo to jest po prostu moje ukochane danie najbardziej na świecie, więc będę sobie robił ten taki przepis z Thermomixa, czyli ten łatwiejszy, z reguły robię sobie ten taki od Lil Masti z pieczonymi pomidorami w ogóle, ale dzisiaj nie mam czasu. Guys, dzisiaj przychodzę do was z takim studenckim tokiem trochę, można powiedzieć, bo Jezu Święty, jest 17:45 i posiedziałem z 2 godziny nad nauką i już po prostu nie mam siły. A wiem, że jak nie zrobię dzisiaj tego wszystkiego, co sobie zaplanowałem, to będę mega do tyłu, a wiecie, ten datek wychodzi dzisiaj o 19:00, w sensie dla mnie. I mam piątek, sobotę, niedzielę, nagranie 7 filmów. I może sobie myślicie teraz, że narzekam, ale nie wiem, jestem na trzecim roku i dawno nie miałem takiego kryzysu naukowego. Już naprawdę tak bardzo chcę
skończyć te studia i mieć taki, wiecie, takie po prostu pełną kontrolę nad swoim życiem, bo teraz mam trochę wrażenie, że po prostu studia trochę mi układają to życie, no nie? A jak będę już sobie na tej rocznej przerwie, bo ogólnie miałem w tym roku jechać do Chin, ale plany się trochę zmieniły i pojadę dopiero za rok na stypendium, to w tej przerwie chciałem sobie tak ustabilizować wszystko w życiu, żeby to po prostu grało tak, jak ja chcę. To jest ostatnio moje marzenie, po prostu żyć takim swoim życiem, a nie, że nagle jest sesja i wy nie możecie nic robić i wszystkie plany musicie przełożyć, albo nie możecie nic zaplanować na ten czas. Nagle macie miliony więcej w tygodniu pracy domowej niż po prostu mieliście normalnie. Mnie to tak frustruje i strasznie tego nie lubię. I dzisiaj nie mam totalnie motywacji i pewnie najzdrowiej dla mnie byłoby, i to czego nauczyłem się na terapii, to najzdrowiej byłoby po prostu to olać i dać sobie ten czas odpoczynku. Ale nie mam możliwości takiej, więc popróbuję chociaż. Jak nie spróbuję, to nie zrobię tego i może będzie ciężko, ale wiecie. Są takie momenty, dzisiaj ogólnie jest taki dziwny dzień, mam takie stany różne emocjonalne, rano się obudziłem, taki lekko chory, zobaczyłem to po prostu pogodę za oknem i byłem jak, Jezu złoty, nie mam ochoty po prostu totalnie wstawać. Więc zasnąłem podczas wykładu online tu na krześle, po czym poszedłem jeszcze spać do łóżka, pojechałem do sklepu, pouczyłem się trochę, zrobiłem to jedzenie i jestem w tym momencie dosłownie od zrobienia tego jedzenia, nie zrobiłem nic. I chciałem się nauczyć takiego, wiecie, braku ciśnienia na produktywność, ale myślę, że to jeszcze trochę mi zajmie. Ewidentnie. Czy ja się to popisałem? Nie. Co to jest? Jakbyście w ogóle chcieli więcej posłuchać takich moich struggles, tak zwanych, albo o mojej terapii, która się już skończyła i nigdy w sumie nie miałem jakoś czasu o niej pogadać, to dajcie znać, pogadam w następnych vlogach. Uwaga, zaraz będzie mój first look taniema wlaka. Wybaczcie mój brudny, ale jaram się, nie będę go sprzątał teraz. Jak widzicie, w tych wersjach testowych mamy takie latające rzeczy, żeby przypadkiem nie wyciekło to, co teraz wam pokazuję. I uwaga, 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 zobaczymy. Jest niemowlę, mój Boże. Jaki słodki boło. No nie dam rady. Fajna ta czopka. No więc ja lecę nagrywać teraz filmy na kanał Kosmo. Więc jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, to oczywiście zachęcam. Hejka, hejka, witam w niedzielę. Dajcie mi sekundę, ustawię was i będziemy jeść. Ponieważ wczoraj nic nie nagrałem, już wam mówię dlaczego. Ogólnie chciałam podlecić pizzerię, która się nazywa Bobę Antoniego. To jest niesponsorowane i mają tam jedną dobrą pizzę. Jest jedna, nazywa się na November, jest ona z wegańskim serem. Jest przepyszna, zatem będziemy jeść. A ja mam dopiero co się działo, bo to jest końcówka tego vloga. Więc taki ketchup po prostu po tym tygodniu, jakby wiecie, z tym co się dzieje. I Jezu, no przepyszna jest ta pizza, zobaczcie. Jom. Tak, ten wegański ser się oblepia jakby. Niesamowite. To jest tak pyszne, że nie ma co się nazywać, serio. Ale tak chciałem powiedzieć to, że czemu nie nagrałam ostatnio vloga. Bo pewnie gdybym nie nagrał tego ketchupa teraz, to bym w ogóle tego nie stawił. Mówiłem, o, że mam materiał, nic nie pokazałeś, nie masz takiego życia, blablabla. W weekend ten tak naprawdę skupiłem się na nagrywaniu materiału z dodatku. Nie wiem, kiedy wyciągnę odcinek, chciałem, żeby był jutro, ale nie sądzę, że się wyrobię, ponieważ no, w pierwszym miejscu stałem mój panel jednak główny. No i na pierwszym miejscu muszę po prostu tamte filmy zrobić. W każdym razie nagrałem filmy z dodatku, no i wczoraj, nie wiem czy wiecie, niektórzy z was może wiedzą, niektórzy nie. Jestem mega freakiem w ogóle eurowizyjnym, oglądam wszystko, jestem mega fanem. Oglądam nie tylko jakby polskie preselekcje, tylko eurowizje, ale też preselekcje jakby w innych państwach i tak dalej. No nie, wczoraj był Melody Festival, czyli po prostu szwedzkie preselekcje. No i zaprosiłem tutaj mojego kolegę Kubę, pozdrawiam Kubę. Chciałem nawet nagrać po prostu naszą reakcję na wyniki, chociaż były oczywiste, no ale po prostu piliśmy sobie drinę, jakieś trzy i ja wypiłem. Byłem tak pijany, jak nie pamiętam kiedy, nie wiem dlaczego, jak to się stało. Więc po prostu potem Kuba sobie poszedł, a ja wykąpałem się i poszedłem spać. I obudziłem się o 3 w nocy z takim bólem brzucha i nic nie mogłem zrobić, po prostu ten brzuch mnie bolał. Ani wiecie, mówię, Boże, niech ja już zwymiotuję czy coś, nie? Totalnie jakby zrzygam się, będzie dobrze. I ciul, nie mogłem, więc tak od 3 walałem się po tym łóżku do jakiejś 7. I ten brzuch mnie cały czas bolał, dosłownie. No ale później jakoś przestało i teraz już jest dobrze. No i wstałem i postanowiłem, dobra, czas ogarnąć siebie, mieszkanie. No i tak sobie kacowo po prostu teraz żyję. Ja. Na kacu. Najbardziej teraz pragnę odpoczynku, powiem wam zupełnie szczerze, ale wiem, że tego odpoczynku do końca moich studiów nie będzie. Już jestem taką osobą, która niestety trochę wini się za odpoczywanie, wiecie o co chodzi? Zresztą się wbijam w taki ten wór produktywności, mam takie na to ciśnienie mocne.
I po prostu, tak jak teraz, tak nagram. Dobra, to jest akurat wyjątkowa sytuacja po prostu, bo mam krótki dostęp do tego dodatku, no i chcę nagrać wam te rzeczy z Teamsów, ale ogólnie. No to ja w ogóle nie wiem, nie potrafię odpoczywać. Jak sam jestem, to już w ogóle. Ja na przykład, byście mnie zapytali, kiedy obejrzałem jakiś serial ostatnio, także sam, nie pamiętam totalnie. I to jest mój największy problem zawsze. Jakie ciśnienie na produktywność po prostu. Bo jeszcze spoko, jak przyjdzie Dawid czy coś. To wtedy ja po prostu robię wszystko do przodu. I jak Dawid przyjeżdża, to chillujemy i robimy fajne, przyjemne rzeczy. Ale jak go nie ma, no to ja jestem cały czas w tej takiej, wiecie, fazie nawalania. Tylko jedyne te nasze rozmowy wieczorne, to wtedy jakoś tak odpoczywam bardziej. No ale po pierwsze muszę się utrzymać za coś, po drugie muszę skończyć te studia, bo chcę. No i tak to się sprowadza do tego po prostu, że muszę dużo robić. No, zatem nie wiem, czy jeszcze coś nagram dzisiaj. Jeżeli nie, to dziękuję za oglądanie tego vloga. Jeżeli byście chcieli więcej, to piszcie, ale nie wiem, jakoś bardzo dobrze mi się ostatnio te filmy tu nagrywa. Także kciuki w górę i widzimy się może za tydzień, pewnie chciałbym. Zobaczymy, jaki będzie odbiór tego vloga przez was.